Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam za jakąś taką ładną bryczką, ona mają Gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dzień dobry, pan Roman zażył podwójną dawkę magnezu, wyjątkowo podwójną o poranku, bo nigdy nie wiadomo, kogo się można spodziewać na tym wyjeździe, po zacne tematy sztuki piekarniczej. Poza tym są wakacje, pan Roman ma prawo do relaksu, nawet w pracy. Poza tym pan Roman również nabył prawo do założenia świeżej skarpety, gdyż sobie zakupił wczoraj 3 sztuki w jakimś tam sklepie. Piękne kolory tęczowe. Umiłowani jest 3.06, właściwie już chyba 8. Jezus, pan Romek zakłada obuwie sportowe, wygodne. W celu, aby wygodnie deptać po placach. Samo się nie uchodzi. Powiem wam, że jest 12 stopni. Pana Romka właśnie skleroza. Pan Romek wraca po bluzę. Matko i córko. Pan Romek wraca po bluzę, bo 12 stopni. Przecież cycki może urwać z zimna. Nie chcę budzić całego domu. Po prostu chodzę sobie w ciemnościach, zamykam drzwi. Czasami puszczę bączka, bo poranny bączek nie jest piękniejszego jak on. I serdecznie współczuję wszystkim, którzy są na wakacjach nad polskim morzem, bo tam macie pewną zdyszkę. I leje. Najlepszego szerokości działamy. Wszystkiego dobrego, cześć. Podróż 600, nawet 700 dla was. Mały cyk, bo niebieska. Ale tedy i 5 drzwi. Bardzo mi przykro, wciąż szukam. Plusik sprzedany. Partner. 14 rok, nie ma ceny. Busy. Jakiś crafter czy inne cudo. Co by na to? Piękna. 78 rok na półskórce. Badamy 508 rany boskie święte. Pokażcie mi tu książkę gwarancyjną. Książkę gwarancyjną mówię to, że jest nieważna. Jest nieważna. Jak tam jakieś przeglądać, aż kilka sztuk, żeby. Ale powiem wam, że tu jest grubo, nie? Też szkło w dachu. Pierdziel tam się włącza. Kup go po prostu wierząc sprzedawcy. Ostatni panowie w serwis tu jest w roku. Ja jestem już ślepy. To jest 18? 18. 18. W 18 roku. No dużo fajniejsze jak 508. No. Są różne pozycje tego zamykania. Aha, różne pozycje. Leży jak tam sobie kółeczko tak jest, przekręcisz. Wtedy. Palić. Na parkingu musi być? Jest na P? N. No na neutralu też odpali, ale lepiej, żeby na P było. Nie jest P, jest R, N, A, M. Parkingu nie ma? Nie, jest M. No niech na neutralu jest, dobra. Dobra. No. Daleko nie ma prawa odpalić automat i na biegu pojechać. 3, 4. Czekaj, bo ja taki kurdy prywatny jestem. Co tam w bagażniczku? Amulet dobrze, że jest. Ale ładnie. No Jezu, brudny, to się umyje. Apa. 188. 29 sierpień, 14 rok. Nie ma ściemy. Ile tam ma najechane teraz? 1,8850. Dobra. A tu miał wtedy zrobione 157 w 18 roku. Jest kąsek wiarygodności. Jak warto było fizykę zdać, żeby sobie po Niemcach połazić. Kurwa, ile to trzeba było się... namordować. Z czego jest taki guzik obok głośności? Takie zamykanie czegoś, widzisz? Obok, no to wyżej. Co to może być? Lusterka? A. Menu?
A, dziwności jakieś, dobra. Pierwszy raz taki widzę. Człowiek ze wsi to się gubi. Ja mam mniejszą wieś. Dobra. Jestem z większej wsi. Ktoś dzwoni, czekajcie, muszę odebrać. Co to się dzieje w ogóle? 14 rok, ledów pełno. Siedem pięćset czternasty rok. Kupiliśmy właśnie, chłopaki kupili, auto pojedzie do Podłódź po prostu. Środek widzieliście, wypas ile się da. Wszystko chodzi, klima chodzi, dach chodzi, parktroniki chodzą, nawigator chodzi. Tylko nie ma cateringu w środku, niestety. Skórka wentylowana, oczywiście grzana w automacie. Okazuje się, że 15 tysięcy euro. Chcieliśmy dać, ale nie zgodzili się. Piękne, co? Wszystko idzie. Za 15 koła euro nie dali nam. Skurczybyki, banda. GT Line w 16 roku za 9 koła euro, czy? GT Line jest fajny, bo jest GT Line po prostu. Dziewięć koła euro, 16 rok, dwulitrowy diesel, żeby nie było jasności. Półskórka czerwoną nicią przeszyta, no wszystko. Ja. A Korsinka, 10 rok, walczymy z Korsinką, 3200 walczymy, już jest nieźle, 10 rok. Dobra. Kierownica oprzyta na nowo, nie? Czy taki ma przebieg? 160 tysięcy, no fajna. 5 dwieży, ISOFIX, księga pamiątkowa ze szwagra komunii. Walczymy. Kierowca odkrył orzeszki Helix. Felix. Podobno gra. Ale pożeka wersja. 11700 koła czy 7. Wersja jest. Na grosę na dół. Na dużej nawigacji. Piękny. 11700 euro. Dach z dziurą taką. Czy ja wiem? Ładnie. Klocki nowiutkie. Po serwisie. Sam parkuje. To może być dobry temat, to jest dobry plac. No? Na takie nagłośnienie, że 5 km za autem słychać, że jedzie. Co pan gadasz? Jakiś guzik, który jest offem? Pierwszy raz taki guzik widzę, oczywiście nie znam się. To granie jest niezłe. Buty kręcone nowe. Buty nowe pan kierowca ma, bardzo ładne. Dar mi zbawienia dostał. Za 3100 jak się okazało. Kia Ceed taka. O, szlak znowu nie przejdzie. Korsina kupiona, czekajcie. Tu nie przejdę, kurde. Zaklinowało mnie. Buty Krankera są znane. 10 roku, nazywa się Ry. Ry jak Roman, wiadomo. Ry jak Roman, czy nie ma gryzoni? Ry jak Roman. Serwisy. Taki no miejscu... mówię, słuchaj, R-ki to są do pewnego momentu spadają, koniec. Tak, jest. Jak to się kupuje, to dwa. Rylinę. Jest. Co tu się dzieje? Parktroniki, wszystko działa. Wszystko hula, fura. I komura. Skóra, fura i komura oczywiście. Czarny podsufit, 10 poduszek. Robi grę? Robi robotę.
aut w pierony. Pogoda się wyrobiła, jest bosko. Tu jest diesel 2.2 na automacie, 15 rok, 15,5 tysiąca złotych, euro, 15,5 koła euro. C-klasa, ktoś tam chciał ostatnio, ten 1.6 się sprzedał, tu jest 2.2. Na takim wypasie, jak widzicie, kto pyta, nie błądzi, a kto pyta, ten pyta. Przebieg nie wiem, ale pewnie po 200. Taka Honda już kolejna. Ktoś pytał, zapomniałem kto. Kolejna dzisiaj. U, 2,5 turbo. Rzadki widok. Rzadki widok. Ale widzę tam kawałek dekla z głowicy. Czyli widok rzadki. Krosinka idzie do Rzeszowa nasza, znaczy wasza. 207. Z klimą w benzynie. W roku pańskim. Kurde, co tu się dzieje? 8. Lato w bagażniku. Niestety nie ma naczelnika gminy, nie ma, ale mamy coś. Daj na auto, szef. Under. Ciężko się rozeznać. Czyli gdzieś tu się rozgląda, czyli on... Masz radio w środku. Możliwe, że jest... Jakie? Radio by wymienili na tablet. Czyli z Bayerem. Jest tablet tego, na stół masz radio. Mhm. A zimno? A zimno, a do domu daleko. Polska, czyli z polskim mleczkiem. Polskie mleko. Włożą i robią później mozzarellę i piszą Made in Germany. Jego mleka. Z polskiej krowy. Tak jest. Z polskich cyców. Wymion, przepraszam. Niestety 1.6 silnik, kurde. A wygląda zacnie. 1.6 motor, szkoda, bo szukamy 2-litrówki. Nawigacja, automacik, kurde, wszystko tu jest. Proszę badać cenę. Lumpezik. Verso Octavia. Octavia to jest znówka. 508. 508, ile kosztuje? Taki chudy, bez ksenona, bez, wiecie, bez LEDów na górze. Dach ma daszek w szkle. Daszek też w szkle. Też automat. Kurde, no fajne. 5913 rok żądają chłopaki. Tu żądają 6200, 15 rok. Hmm, 240 nalatane. Ten czerwony 210. Kurde, kurde. No to musi jeździć. Pan kierowca jak nadmuchał. Ale klimatronika nie ma, co myślisz? Musimy się posłuchać. Ale biorę od niego 10 tej zaliczki. 8. 8. Za auto. No auto, nie? Temu panu trzeba kupić auto. Tak, tak. Ten co idzie z budki wyszedł zaśpijany. To jest alkoholik. On tam prawdopodobnie w toalecie ładuje. Tak. 2.2 benzyna. Leski jak się pożegnały. 2.2 benzyna z mocą. Dziura guzika. Moc. Oj kurde. Piękna. I bestia.
3500 TDI-k. 3500 1.9 TDI-ku. Piąty rok grudzień. Tak cenią. Zadzielało. Albo i nie. Jest szef. Krzysztoforos Kolumbus. Dziewczęta pucują i są piękne wakacje. Dziewuchy Mariana. 1.9 TDI-k 2600. Szósty rok. Asterka czerwona, zaraz się dowiemy, czy to jest przypadkowo zupełnie, ale zarysowana trochę. Niestety w dieselku sprawa leży. Marian jedzie na urlop do Rumunii swojej ukochanej. Wielkie takie. Tu jest. Kto tam znowu? To są troszkę graciki, ale wszystkie palą tyle co pan kierowca. Dwie paczki na dobę, do trzech. Ktoś dzwoni, połączenie przychodzące, zaraz to odbierzemy. Plac Mariana, natomiast Marian udaje się na zasłonę urlop. Pozdro. Grubsza akcja. Teraz dowiemy się o cenę od chłopaków. Dowiemy się, o co chodzi i dlaczego to tyle kosztuje. I właściwie, co tu robi ta hajabuza w środeczku. Werkałka, ok, sprzedane, dobra. Tankę, szyń. Lagen nie bawu. Dziewiąty rok. Do tego są kółka jakieś ładne, a tu widzę nawet w bagażniku. Kółeczko zacne. Kosztuje 6500. Jeszcze, czy to benzyna, czy to nie benzyna? Eco Flex, czyli co? Potargany z każdej strony, kurde. Idę. Gonią mnie, gonią jak psa znowu. Lecę dalej. 45 minut. Jakieś tu mają plantacje w zasadzie, będzie miał dacze, zobacz. Widzisz? Koło tu... camping. Widzisz, jaki camping? To gdzie bar, bo widzę, stoliki już są. Co to w ogóle się dzieje? A to krzaki już są, przepraszam.